już prawie 18, powoli będziemy rozpoczynać tę dzisiejszą prezentację drugoligowej drużyny Zambrowskiej Olimpii. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj w tej sali Centrum Kultury. W imieniu własnym, w imieniu zarządu Zambrowskiego Klubu Sportowego na czele z prezesem, panem Sławomirem Skrzypkowskim. Proszę się pokazać. Witam wszystkich, którzy przybyli na tę prezentację. No szczerze mówiąc, tak jak 2 lata temu, myślę, że wszyscy spodziewali się troszeczkę większej frekwencji, no ale niestety jest jak jest. Cóż dzisiaj zobaczymy? Po pierwsze prezentację oczywiście drużyny Zambrowskiej Olimpii, prezentację sztabu szkoleniowego, prezentację zawodników. W kolejności najpierw tych zawodników, którzy awansowali do drugiej ligi, a potem tych zawodników, którzy są nowymi w Zambrowskim Klubie Sportowym. Następnie przypomnimy drogę ZKS-u do tej drugiej ligi. Mamy również 4 krótkie filmy przedstawiające najważniejszy właściwie moment ubiegłego sezonu, czyli ten barażowy, rewanżowy mecz Olimpii Zambrów ze Stalą Rzeszów tutaj u nas w naszym mieście. I następnie jeszcze przypomnimy króciutko, jaka była historia drugoligowych występów Olimpii Zambrów sprzed 2 sezonów. Zobaczymy również przeciwników Zambrowskiej Olimpii. Taki będzie harmonogram dzisiejszej prezentacji. Mam nadzieję, że zdążymy tutaj przez tą godzinę z kawałkiem, bowiem o 19.30 ma się odbyć seans filmowy. W związku z tym do 19.30 mamy tutaj tylko czas. Mam nadzieję, że kibice będą aktywnie włączali się w tą prezentację. Za chwileczkę rozpoczynamy prezentację drużyny z sztabu szkoleniowego na początku i zawodników Zambrowskiej Olimpii. Zaczynamy od trenera Zambrowskiej Olimpii, który jest, można powiedzieć, głównym autorem sukcesu drużyny Zambrowa. Zapraszamy trener Zambrowskiej Olimpii, Krzysztof Zalewski. Na darmo tutaj Tina Turner śpiewa po prostu najlepszy, bowiem Krzysztof Zalewski już po raz trzeci z Olimpią awansował na ten bardzo wysoki szczebel rozgrywek. Udało mu się, tak jak mówiłem przed chwilą, po raz trzeci raz, wiemy, ze względów przede wszystkim organizacyjno-finansowych, Olimpia, która awansowała do drugiej ligi, nie wzięła udziału w rozrywkach drugiej ligi. Krzysztof Zalewski ma 37 lat, nominalnie grał na pozycji obrońcy, swoją karierę rozpoczynał w białostockiej Jagiellonii, grał w Jagiellonii, w klubie piłkarskim w Wasilkowie, w Odrze Opole, w Ruchu Wysokie Mazowieckie, no i przez kilka sezonów pełnił rolę grającego trenera Olimpii Zambrów. Trener Olimpii, Krzysztof Zalewski. Teraz zaczniemy od sztabu szkoleniowego, właściwie ciąg dalszy tego sztabu szkoleniowego. Po raz pierwszy w takiej roli, 2 lata temu pamiętam, występował w roli obrońcy i kapitana drużyny. W tym roku po raz pierwszy jako asystent trenera Paweł Olszewski. I jak widzimy, kiedy będą wchodzili tutaj i
trenerzy i zawodnicy, każdy z nich będzie miał piłkę, piłki są podpisane, są autografy wszystkich zawodników całej drugoligowej kadry i oczywiście opiekunów Zambrowskiej Olimpii. Myślę, że to jest świetna pamiątka z drugiej ligi Zambrowa. Paweł Olszewski przez 12 sezonów grał w Zambrowskiej Olimpii. W tym roku już grał nie będzie, będzie asystentem. I następna osoba z kadry szkoleniowej, można powiedzieć legenda, ikona zambrowskiej piłki nożnej, Andrzej Bart. Starsi kibice oczywiście pamiętają pana Andrzeja, który był bramkarzem Zambrowskiej Olimpii. Teraz już od kilku sezonów pełni funkcję trenera bramkarzy. Andrzej Bart rozegrał ponad 400 meczów ligowych. Andrzej Bart, trener bramkarzy. I kolejna osoba, bez której ciężko byłoby powrócić do sprawności fizycznej, do siły, zawodnikom Zambrowskiej Olimpii. Jarosław Sienicki, fizjoterapeuta drużyny. Jest już piłka rzucona przez, jak to mówią zawodnicy, przez masera. I kolejna osoba z tego sztabu, która, no, bez której ciężko sobie wyobrazić współczesną historię Zambrowskiej Olimpii. Człowiek, który strzelił ponad 300 bramek, czy około 300 bramek, on zaraz to powie pewnie jak było naprawdę. Przez wiele lat napastnik Zambrowskiej Olimpii, teraz dyrektor klubu i jednocześnie kierownik drużyny, Zbyszek Stańczyk. O, Zbyszek będzie celował? Pewnie tak, tak, wiadomo. Córka słabo łapie, ale udało się. No i teraz rozpoczynamy prezentację kadry ZKS Olimpia. Na początek ci, którzy awansowali z Olimpią do drugiej ligi. I będziemy ich prezentować formacjami. Jako pierwsi oczywiście bramkarze. Z numerem pierwszym bramkarz Zambrowskiej Olimpii Piotr Czapliński. Chyba specjalnie było z dedykacją. Piotr Czapliński ma 25 lat, jest wychowankiem Mospu Jagiellonii Białystok. W Olimpii gra od wiosny 2012 roku. W ubiegłym sezonie jako jedyny spośród zawodników Zambrowskiej Olimpii rozegrał 34 mecze w pełnym wymiarze czasu gry. Pierwszy bramkarz Piotr Czapliński. Kolejny bramkarz to, można powiedzieć, nadzieja Zambrowskiej Olimpii, wychowanek, tak, nie dziw się tam z tyłu, Marcin, tak mówię. Wychowanek Zambrowskiej Olimpii, trudno mu będzie oczywiście brać udział w jakimś meczu, bo na pewno są doświadczeni bardziej bramkarze. Z numerem 23 Marcin Kapica. Oj, uwaga! Marcin ma 17 lat, no ale na pewno kiedyś będzie bronił i pewnie w pierwszym składzie Zambrowskiej Olimpii. I zaczynamy teraz od formacji obronnej. Z numerem 5 Mariusz Gogol!
Mariusz Gogol ma 24 lata. Proszę zwrócić uwagę na datę. Napisałem, jutro ma urodziny. Czy drużyna o tym pamięta? Czy sam Mariusz, mam nadzieję, o tym pamięta? Jutro, jutro. Mariusz Gogol jest obrońcą, jest wychowankiem drużyny Moskwy Jagiellonii. W Olimpii gra od wiosny 2013 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 31 meczów w trzeciej lidze. Strzelił 3 bramki. Jest kapitanem zespołu. I jak widzimy, chyba jedne z najważniejszych bramek w ubiegłym sezonie w Olimpii. Mariusz Gogol strzelił 2 gole w tym pierwszym barażowym meczu ze Stalą w Rzeszowie. Z piątko, kapitan drużyny, Mariusz Gogol. I kolejny obrońca z numerem 15, Łukasz Piłatowski. Łukasz Piłatowski ma 28 lat, jak mówiłem, jest obrońcą, jest wychowankiem Moskwy Jagiellonii, no i ma bardzo długi staż w zambrowskim klubie, od jesieni 2010 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 31 meczów, w trzeciej lidze zdobył 1 bramkę z 15. Łukasz Piłatowski. No i teraz czas na kolejnego zawodnika. Tym razem przechodzimy już do formacji złożonej z pomocników i na początku będą wychowankowie zambrowskiej Olimpii. Z numerem 7 Michał Kuczałek. Jak mówiłem, jest pomocnikiem, ma 22 lata, oczywiście wychowany w Olimpii. W ubiegłym sezonie rozegrał 32 mecze, w trzeciej lidze zdobył 4 bramki, oprócz tych 4 bramek ligowych. Strzelił również jeszcze jedną bardzo ważną bramkę, strzelił gola w barażowym meczu ze Stalą w Rzeszowie 13 czerwca 2015 roku i równie ważną bramkę strzelił w ostatnim meczu kolejki 34 w trzeciej lidze, w tym zremisowanym meczu z Olimpią Elbląg. 7, Michał Kuczałek. I kolejny pomocnik z numerem 8, Krystian Przyborowski. Krystian Przyborowski ma 20 lat, jest pomocnikiem, jest wychowankiem GKP Targówek, oczywiście to jest dzielnica Warszawy, w Olimpii od jesieni 2014 roku, pozyskany z Polonii Warszawa. W ubiegłym sezonie rozegrał 22 mecze w trzeciej lidze, zdobył 2 bramki z 8. Krystian Przyborowski. I kolejny pomocnik, kolejny wychowanek zambrowskiej Olimpii, wychowanek Zbyszka Stańczyka, z numerem 9, Przemysław Jastrzębski. Przemek ma 22 lata, jak mówiłem, jest pomocnikiem i wychowankiem Olimpii. W ubiegłym sezonie rozegrał 31 meczów w
trzeciej lidze i strzelił aż 11 bramek. Dziewiątko, Przemek Jastrzębski. I kolejny pomocnik z numerem 10, Dominik Lemanek. Dominik Lemanek, jak mówiłem, jest pomocnikiem, ma 26 lat, jest wychowankiem klubu MKS Mława. W Olimpii jest od wiosny tego roku, przeszedł z drużyny Polonii Warszawa. No któż by kiedyś przypuszczał, że do Zambrowa będzie przychodził ktoś z Polonii Warszawa. W ubiegłym sezonie w tej rundzie wiosennej rozegrał 15 meczów w trzeciej lidze, zdobył 7 bramek. Z dziesiątką Dominik Lemanek. Kolejny pomocnik z numerem 13, Mariusz Dzienis. Mariusz Dzienis, oficjalnie pomocnik, ale coraz częściej gra na obronie. W ostatnim meczu sparingowym grał na lewej stronie obrony. Jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem drużyny. Ma 35 lat, jest pomocnikiem, jest wychowankiem Jagiellonii i w tejże drużynie zagrał 37 meczów w Ekstraklasie. W Olimpii od jesieni 2004 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 32 mecze w trzeciej lidze. Z trzynastką Mariusz Dzienis. I kolejny pomocnik z numerem 17, Michał Hryszko. Michał Hryszko ma 26 lat, jest wychowankiem Mospu Jagiellonii Białystok. W Olimpii od wiosny 2012 roku, w ubiegłym sezonie rozegrał 31 meczów, w trzeciej lidze zdobył 6 bramek. Z numerem 17, Michał Hryszko. I kolejny pomocnik z numerem 20, Łukasz Grzybowski. Łukasz Grzybowski ma 26 lat, jest wychowankiem klubu Hetman Białystok w Olimpii od wiosny 2013 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 22 mecze, w trzeciej lidze zdobył 4 bramki. Ale oprócz tych 4 bramek zdobył, kto wie czy nie, najważniejszą bramkę ubiegłego sezonu. 17 czerwca 2015 roku w rewanżowym meczu Olimpia Zambrów, Stal Rzeszów strzelił tę piękną, wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry, lobując bramkarza gości. No i jakby ktoś nie widział wcześniej w takiej postaci. No nie ma swojego atrybutu wojskowego. Możemy zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda Łukasz Grzybowski bez kasku. Z numerem 20, Łukasz Grzybowski. No i kolejny zawodnik Zambrowskiej Olimpii z numerem 14, kolejny wychowanek, Mateusz Jastrzębski.
Mateusz jest napastnikiem, proszę zwrócić uwagę, napisałem bardzo ważną informację, jest bratem Przemka. To jest może jedna z najważniejszych informacji odnośnie Mateusza Jastrzębskiego. Jest nadzieją zambrowskiego futbolu, to młodą nadzieją, ma 16 lat i już trenuje z pierwszym zespołem. 14. Mateusz Jastrzębski. I kolejni napastnicy z numerem 16. Michał Poduch. Ma 26 lat, jest wychowankiem Włókniarza Białystok w Olimpii od wiosny 2012 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał 33 mecze w trzeciej lidze, zdobył 9 bramek. Z numerem 16 Michał Poduch. No i ostatni z tej trzecioligowej, starej można powiedzieć kadry zambrowskiej Olimpii będzie miał najlepsze wejście. Z numerem 22 Michał Twardowski. Michał Twardowski ma 26 lat, jest wychowankiem drużyny Sparty Augustów w Olimpii od jesieni 2014 roku. Walnie przyczynił się do tego awansu do drugiej ligi, rozegrał 30 meczów, zdobył 19 bramek. Z numerem 22 Michał Twardowski. Przed prezentacją nowych zawodników myślę, że warto wspomnieć jeszcze o jednym zawodniku, którego tutaj dzisiaj nie ma, który dzisiaj jest w kadrze Wicher Suwałki, który rozegrał połowę sezonu trzecioligowego. Mianowicie myślę, że warto tutaj wspomnieć o Kamilu Zapolniku. Kamil Zapolnik, który występował w rundzie jesiennej, występował w 19 meczach, zdobył 20 bramek, w tym 6 z rzutów karnych. Mam nadzieję, że jak będzie oglądał w internecie tą dzisiejszą prezentację, mam nadzieję, że wspomni zambrowską Olimpię. I przechodzimy już teraz do nowych zawodników. Nowi, pozyskani zawodnicy przed sezonem. Zaczniemy od nowego bramkarza. Z numerem 12 Bartosz Kącki. Bartek ma 18 lat, jest wychowankiem GLKS Nadarzyn, potem przez kilka sezonów grał w juniorach Legii Warszawa, w Olimpii, właśnie teraz od tego sezonu pozyskany z Podlasia Biała Podlaska, w którym, mimo tego, że ma 18 lat, rozegrał 21 meczów w pełnym wymiarze czasu gry. Z numerem 12 Bartosz Kącki. I przechodzimy teraz do nowych pozyskanych obrońców. Z numerem 4 Tomasz Porębski. Tomasz Porębski ma 23 lata, jest wychowankiem MOSP-u Jagiellonii Białystok. Pozyskany został z drużyny GKS-u Tychy. W tej drużynie rozegrał w ubiegłym sezonie 3 mecze, ale najlepszy sezon Tomasza Porębskiego to sezon 2011-12, kiedy to w Jagiellonii, której trenerem był wtedy
Tomasz Hajto rozegrał 14 meczów, z tego 11 w pierwszym składzie. Z czwórką Tomasz Porębski. Z numerem 6 kolejny obrońca Arkadiusz Mroczkowski. Ma 20 lat, jest wychowankiem Węgorii, Węgorzewo. Został pozyskany ze Stomilu Olsztyn, w którym w ubiegłym sezonie rozegrał 13 meczów. Z szóstką Arkadiusz Mroczkowski. I kolejny nowy zawodnik w drużynie Olimpii. Z 11 Patryk Szymański. Patryk ma 22 lata, jest wychowankiem ŁKS-u Łomża. W poprzednim sezonie w rundzie jesiennej grał w Miedzi Legnica, w 16 meczach strzelił 2 gole. W rundzie wiosennej występował w Olimpii Grudziądz, w której barwach rozegrał 6 meczów. Z 11 Patryk Szymański. Kolejny pozyskany zawodnik z numerem 18, Krystian Pomorski. Krystian ma 19 lat, jest wychowankiem Wisły Płock. W poprzednim sezonie grał w drużynie ŁKS-u Łomża, rozegrał 14 meczów, strzelił 2 bramki. Z 18 Krystian Pomorski. Z numerem 19 Piotr Murawski. Murawski ma 24 lata, jest pomocnikiem, wychowankiem Rudni Zabłudów. Potem przez kilka sezonów grał w drużynie młodej ekstraklasy Jagiellonii Białystok. A w Olimpii jest pozyskany z drużyny bezpośredniego rywala do awansu w tych meczach barażowych ze Stali Rzeszów. W barwach tej drużyny rozegrał 36 meczów, strzelił 4 bramki. I ostatni z tych nowych, pozyskanych zawodników. Z numerem 21, Karol Buzun. Karol Buzun ma 19 lat, jest napastnikiem, jest wychowankiem Jagiellonii Białystok i tylko do momentu przejścia do Olimpii, tylko w tym klubie występował. Z numerem 21 Karol Buzun. No i w ten sposób zakończyliśmy tą prezentację zawodników sztabu szkoleniowego. Na chwilę poproszę tutaj trenera do tego drugiego mikrofonu. Krzysztof Zalewski. No i tradycyjnie kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie. Czy był jakiś najważniejszy moment ubiegłego sezonu, po którym już
trener był pewny, że to wejście do tej, czy wygranie trzeciej ligi jest możliwe? Myślę, że takiego momentu tak naprawdę nie było, bo od początku, od pierwszego spotkania ta rywalizacja z dwoma zespołami, z Olimpią Elbląg i z Drwęcą była na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie i tak naprawdę do ostatniego spotkania, do ostatniej minuty toczyła się rywalizacja, także duża niepewność, ale też duża wiara w zespół, w zawodników, we wszystkich, którzy na ten sukces pracowali. Dziękuję. I dlatego zadałem to pytanie, dlatego że w wywiadzie gdzieś w Gazecie Współczesnej przeczytałem, że według trenera Zalewskiego jednym z najważniejszych momentów był wygrany mecz w Zambrowie 2-1 z Olimpią Olsztynek. No, rzeczywiście, to spotkanie było dosyć dziwne i bardzo trudne dla nas, bo generalnie mecz się nie układał, graliśmy słabsze spotkanie, przeciwnik miał sporo sytuacji i w sytuacji, gdzie wygrywaliśmy 2-1 w końcówce, przeciwnicy zmarnowali 200% sytuacje. Tak sobie powiedziałem pod nosem, że chyba coś musi być na rzeczy, skoro w tak ciężkim spotkaniu udaje nam się wygrać, to może być dobrze. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie do trenera. Co było, można powiedzieć, najważniejsze w tym, że Olimpia awansowała? Co było taką najważniejszą przyczyną awansu? Bo wszyscy, myślę, i kibice, i osoby, które może nie mają zbyt wiele do czynienia z zambrowską piłką, wiedzą, że zespół, co bardzo ważne, nie został osłabiony mimo spadku z drugiej ligi. Dokładnie. Spadając z drugiej ligi, chcieliśmy ten trzon zespołu, czy większość zespołu zatrzymać po to, żeby znowu włączyć się o awans do drugiej ligi. Myślę, że to było bardzo ważne, to było kluczem ten sezon, w którym spadliśmy. Myślę, że ten sezon nie był stracony, bo tak naprawdę dał nam dużo doświadczenia, dużo umiejętności i myślę, że w tych ostatnich meczach z Olimpią Elbląg i ze Stalą Rzeszów to doświadczenie właśnie się przydało. No i to pytanie, które zawsze musi paść na koniec, o perspektywy. O miejsce. Które miejsce by satysfakcjonowało trenera Zabrowskiej Olimpii na zakończenie sezonu? Pierwsze miejsce. Zawsze gra się po to, żeby wygrać. Myślę, że wykonaliśmy tutaj mnóstwo pracy przez cały rok, czy nawet ostatnie dwa lata. I nie po to wchodziliśmy do tej ligi, żeby sobie pograć, tylko po to, żeby naprawdę w tej drugiej lidze zaistnieć, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i zrobimy wszystko, żeby jak najdłużej w tej drugiej lidze grać. No zobaczymy, czy to nie będzie tylko marzenie. Dziękuję bardzo. Trener Krzysztof Zalewski. A teraz króciutko podsumujemy ubiegły sezon. Proszę, zwróćmy teraz uwagę na ten slajd, który tutaj jest przygotowany. Wiemy, Olimpia zajęła pierwsze miejsce w tabeli trzeciej ligi. W 34 meczach zgromadziła 88 punktów. Bezpośredni rywal do awansu miał tylko o 1 punkt mniej, czyli bezpośredni rywal, czyli Olimpia Elbląg. Olimpia odniosła 28 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. To były te dwa mecze z Płomieniem w Ełku 0-3 i w Elblągu z Olimpią 0-1. Zawodnicy Olimpii strzelili 91 bramek, stracili 21. Oczywiście Olimpia była niezwyciężona, niepokonana na swoim boisku. W domu 16 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek. Zwróćmy uwagę na piękny bilans bramkowy. 57 bramek strzelonych w Zambrowie, 8 straconych. Gorzej było na wyjazdach. 12 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki, bramki 34-13. Najwyższe zwycięstwo 25 października 9-0 z MKS Korsze. Decydujące mecze to jednak były z tym bezpośrednim rywalem do awansu z Olimpią Elbląg. Przypomnę, 0-1 na wyjeździe i 1-1 w Zambrowie w 34 kolejce, kiedy to tę bramkę bardzo ważną na remis strzelił Michał Kuczałek. No i teraz rekordzista. Już mówiłem przy pierwszym wejściu zawodnika.
najwięcej meczów w pełnym wymiarze czasu gry, wszystkie mecze rozegrał Piotr Czapliński, bramka Zabrowski Olimpik. A najwięcej bramek zdobyli Kamil Zapolnik, 20 goli w 19 meczach, Michał Twardowski w 30 meczach, 19 goli, w tym 3 hat-triki, i Przemek Jastrzębski w 31 meczach, 11 goli. Tak wyglądała kadra Zambrowskiej Olimpii przed rozpoczęciem rozgrywek trzecioligowych. Ona oczywiście się musiała troszeczkę zmienić. I teraz popatrzmy na tą rywalizację decydującą na mecze barażowe z drużyną Stali Rzeszów o wejście do drugiej ligi. W pierwszym meczu 13 czerwca Stal przegrała na własnym boisku z Olimpią 2-3. Dwie bramki w 13 i 78 minucie zdobył Mariusz Gogol, a jedną w 61 minucie Michał Kuczałek. No i ten mecz chyba, który zgromadził najwięcej kibiców na stadionie Zambrowskim. Około 1000 osób przyszło zobaczyć, jak to się mówi, zwycięski remis. 17 czerwca Olimpia zremisowała ze Stalą 1-1 po tej fantastycznej bramce Łukasza Grzybowskiego w doliczonym czasie gry. No i teraz zobaczmy, jak wyglądał w skrócie ten ostatni mecz. Zwróćmy uwagę szczególnie na piękne zdjęcia z drona, które były robione przed tym i w trakcie meczu. Popatrzmy, jak pięknie prezentuje się stadion. I to wszystko, co zostało stworzone wokół stadionu z inicjatywy władz naszego miasta. Popatrzmy, może znajdziemy gdzieś siebie wśród publiczności. Oczywiście jest maskotka i tutaj, a nie, już poszła maskotka. Zambruś poszedł, ale tu gdzieś była również. Znowu piękne, piękne zdjęcia z drona. Pan Dariusz Ceckowski ma pozwolenie wszelakiego rodzaju władz lotniczych na to, żeby móc filmować to wszystko, co dzieje się w Zambrowie. Kolejne piękne ujęcia z drona. No niestety oryginał tego filmu w super rozdzielczości Full HD niestety został skasowany i można obejrzeć całość. To jest tylko skrót, który zresztą zredagował Łukasz Całko. Jest tylko skrót. Całość można zobaczyć oczywiście na YouTubie, ale całość to o 7 minut i jeszcze troszeczkę sekund. No i widzieliśmy, to był ten decydujący moment strzału Łukasza Grzybowskiego. No i radość zawodników
całego sztabu szkoleniowego Zambrowskiej Olimpii, no i oczywiście kibiców. No i tutaj zwróćmy uwagę, ten ślizg. A tam z tyłu już z prawej strony podchodzi taki pan w białej koszulce, który tylko i wyłącznie poprawia murawę. Zbyszek Stańczyk wie, o kogo chodzi. No i teraz... Myślę, nie byłoby tego awansu bez przede wszystkim działalności zarządu klubu, ale również bez swojego udziału, który wnieśli sponsorzy Zambrowskiej Olimpii. Podziękujmy im brawami i zawodnicy, myślę, również, bo to między innymi z pieniędzy sponsorów pochodzą garze zawodników. To jest część sponsorów, tych, których mieliśmy loga. Jeżeli są tutaj gdzieś na sali sponsorzy, o, widzę na przykład pana Czartoryskiego, to bardzo proszę o powstanie, jeżeli są sponsorzy Zambrowskiej Olimpii. Podziękujmy im, podziękujmy wszystkim sponsorom Zambrowskiej Olimpii. A teraz popatrzmy, co czeka Olimpię w nadchodzącym sezonie. Proszę, zwróćmy teraz uwagę, zrobiłem taką mapę przedstawiającą rywali Zambrowskiej Olimpii. W sumie, proszę zwrócić uwagę na tę liczbę, która jest w prawym rogu. W sumie przez ten sezon zawodnicy Olimpii przejadą 13 tysięcy kilometrów, bo tak wyliczyły mapy Google, wyliczyły odległości z Zambrowa do poszczególnych miejscowości, no i oczywiście trzeba wrócić 13 tysięcy kilometrów. Przeciwnikami Olimpii będą drużyny, patrząc od północy, drużyny z Wejherowa, Kołobrzegu, Stargardu Szczecińskiego, następnie trzy drużyny z województwa mazowieckiego, a więc Legionowia, Znicz i Radomiak, jedna drużyna z województwa lubelskiego, czyli drużyna Wisły Puławy, i jedziemy sobie teraz już na południe, zwróćmy uwagę, tu herbów tych drużyn walczących z Olimpią w drugiej lidze jest najwięcej. Tu mamy najwięcej przeciwników z województwa podkarpackiego. Stal Stalowa Wola, Siarka Tarnobrzeg, Stal Mielec, z województwa małopolskiego Puszcza Niepołomice i Okocimski Klub Sportowy. Następnie województwo śląskie, to cztery drużyny. Drużyna Częstochowy, następnie GKS-u Tychy, Polonia Bytom, ROW Rybnik i województwo dolnośląskie, to drużyna Nadwiślana Góra. Nadwiślan Góra leży niedaleko Wrocławia, jest to województwo dolnośląskie. No. I teraz popatrzmy na tych bezpośrednich przeciwników. Pierwsza drużyna, drużyna Gryfu Wejherowo z województwa pomorskiego, 390 km od Zambrowa. Drużyna Gryfu Wejherowo zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi w grupie pomorsko-zachodniopomorskiej. Miała brać udział w barażach, ale drużyna, z którą miał walczyć Gryf Wejherowo, czyli formacja Most 2000 Mostki, po prostu zrezygnowała z baraży i chyba Gryf Wejherowo miał najłatwiejszą drogę do tej drugiej ligi. Trenerem jest Tomasz Kotwica, stadion ma 2,5 tysiąca miejsc z oświetleniem. Kolejna drużyna, drużyna klubu piłkarskiego Błękitni Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, jeden z najdalszych wyjazdów w jedną stronę, 670 km od Zambrowa. Drużyna, która w tamtym roku zajęła szóste miejsce w drugiej lidze. No i przypomnijmy ten epizod bardzo ważny, pucharowy drużyny Błękitnych Stargard Szczeciński, kiedy to grała w półfinale Pucharu Polski z Lechem Poznań, troszeczkę tam strachu drużynie z Poznania napędziła, wygrywając u siebie 3-1 i dopiero w doliczonym czasie gry przegrywając w Poznaniu 1-5. Trenerem od 2012 roku jest Krzysztof Kapuściński, stadion ma 6 tysięcy miejsc. Krzysztof Kapuściński nawet był
był gościem w programie niedzielnym u redaktora Borka w Polsacie po tym sukcesie. Kolejna drużyna to Kotwica Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie. Najdalszy wyjazd 680 km. 16 miejsce w tabeli drugiej ligi poprzedniego sezonu i powinien być spadek do trzeciej ligi. Ale spadkowiec z pierwszej ligi, Widzew Łódź, nie otrzymał licencji na grę w drugiej lidze i dlatego Kotwica Kołobrzeg pozostała i będzie grała w drugiej lidze. Trenerem jest Piotr Tworek, stadion ma 3000 miejsc i na dodatek jeszcze z oświetleniem. Kolejne drużyny to już z województwa mazowieckiego, Legionowia Legionowo, tylko 120 km od Zambrowa, 11 miejsce w tabeli drugiej ligi w ubiegłym sezonie. Przypomnę, w drugiej lidze Olimpia już grała z Legionowią, dwa razy przegrywając 0-3. Trenerem jest Marcin Bartoszek, stadion ma 1600 miejsc. Kolejna drużyna z Mazowsza to Zniż Pruszków, tak samo bardzo blisko, 120 km. W sezonie drugiej ligi, w tej kiedy Olimpia występowała w lidze, Olimpia przegrała u siebie ze Zniczem 1-3, zremisowała na wyjeździe 3-3. W ubiegłym roku 9 miejsce w tabeli. Trener Dariusz Banasik, 2,5 tysiąca miejsc na stadionie, stadion oświetlony. Kolejna drużyna Radomiak Radom, województwo mazowieckie, ponad 200 km od Zambrowa. Pierwsze miejsce w trzeciej lidze łódzko-mazowieckiej. W barażach zwycięstwo z Wisłą Sandomierz 2-1, remis 0-0. No słynny ksiądz Mateusz nie pomógł drużynie z Sandomierza. Trenerem Jacek Magnuszewski od czerwca 2004 roku. Stadion na 3600 miejsc. Drużyna Wisła Puławy, województwo lubelskie, ponad 200 km od Zambrowa. W sezonie 2013-14 Olimpia wygrała na wyjeździe z Wisłą 3-0 i przegrała u siebie 3-5. W ubiegłym sezonie 13 miejsce w tabeli. Trenerem jest Ukrainiec Bogdan Bławacki. Stadion 4400 miejsc z oświetleniem. Ludowy Klub Sportowy Nadwiślan Góra, prawie 500 km od Zambrowa. 10 miejsce w tabeli drugiej ligi w ubiegłym sezonie. Trenerem, chociaż na stronie nie ma tego potwierdzenia, wszędzie, gdzie indziej, na 90 minut i w innych portalach jest, że został Czech Mirosław Copijak. Stadion na 1000 miejsc. Kolejny zespół, Raków Częstochowa, województwo śląskie, ponad 360 km od Zambrowa. 4 miejsce drugiej ligi w ubiegłym sezonie. No, w tabeli drugiej ligi i przegrane baraże o pierwszą ligę z Pogonią Sielce. No trochę nieszczęśliwie, 2 remisy, 1-1 i 2-2 u siebie i to zadecydowało o tym, że Raków nie awansował do pierwszej ligi. Trenerem jest znany Radosław Broczkowski, przez wiele sezonów trenował reprezentacje młodzieżowe Under 16, czyli U16, U18, 21, 23. Był również trenerem Widzewa Łódź. Ładny stadion, 6000 miejsc. Nowi zawodnicy pozyskani, m.in. znany bramkarz Maciej Mielcarz, znany pomocnik Piotr Malinowski z Podbeskidzia. No ale problemy, wydaje się, bardzo silna kadra, a okazało się, że Raków Częstochowa przyjechał do Łomży i w Pucharze Polski przegrał z ŁKS-em 1-2. Kolejny zespół to drużyna Polonii Bytom, spółka akcyjna, te literki SA to znaczą, województwo śląskie, ponad 400 km od Zambrowa. 2 razy, ale bardzo dawno był mistrzem Polski, 4 razy był wicemistrzem Polski. Występował w trzeciej lidze opolsko-śląskiej, zajął tam 1 miejsce i w barażach 2 zwycięstwa nad Wartą Poznań, 2-1 i 1-1. Trenerem jest Jacek Trzeciak, stadion 6000 miejsc. I drużyna Rowu Rybnik, Row, czyli Rybnicki Okręg Węglowy. Rybnik, prawie 500 km od Zambrowa. 5 miejsce w tabeli drugiej ligi w ubiegłym sezonie. Trenerem Dietmar Bremer, chociaż nazwisko niemiecko brzmiące, ale jest to Polak, który przez wiele lat grał w drużynach śląskich. Jak widzimy, napis był przez kilka sezonów asystentem Jurija Szatałowa w Krakowi i Zawiszy. Stadion na 10 tysięcy miejsc. No i teraz na papierze wydawałoby się najsilniejsza kadrowo drużyna drugiej ligi, drużyna GKS-u Tychy, województwo śląskie, 450 km od Zambrowa.
16 miejsce w tabeli pierwszej ligi, spadek do drugiej. Trenerem jest Kamil Kiereś. Niedawno został trenerem, wcześniej był trenerem drużyny GKS-u Bełchatów pierwszej ligi, no ale GKS Bełchatów spadł. W kadrze między innymi znajdują się tacy zawodnicy jak Seweryn Gancarczyk, który 7 razy grał w reprezentacji Polski, ostatnio grał w Górniku. Mariusz Zganiacz, znany z występów między innymi w Legii Warszawa, Mariusz Radzewicz, który 2 razy zagrał w reprezentacji Polski. No i mają niesamowity stadion. Nie tak dawno, w tą sobotę, został oddany do użytku nowy stadion na 15 tysięcy miejsc, 129 milionów. Miasto Tychy wydało na ten stadion przez 2,5 roku, budując ten piękny stadion, który prawdopodobnie będzie areną mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się w Polsce. Na inaugurację GKS Tychy przegrał z drużyną 1 FC Köln 0-1 w drużynie FC Köln. Jest również napisane, występują dwaj polscy kadrowicze, czyli Peszko i Olkowski. I chociaż wydaje się, że na papierze faktycznie jest to silny zespół, ale okazało się, że w Pucharze Polski GKS Tychy przegrał z niższą o jedną klasę drużyną, Garbarnią Kraków 0-2. Na dodatek jeszcze jakieś zawirowania kadrowe, jest nowy dyrektor, dyrektor drużyny GKS-u Wojciech Szala. Mam nadzieję, że niektórzy pamiętają takie nazwisko. Kiedyś był obrońcą Legii Warszawa, chyba tam około 300 razy zagrał w Legii. A teraz popatrzmy, jak wygląda ten stadion. Proszę, zwróćmy uwagę, jak wygląda stadion, na którym zagrają zawodnicy Olimpii w godzinach wieczornych. Bodajże o 19 będzie ten mecz już rundy rewanżowej. 15 tysięcy miejsc. Proszę teraz zwrócić uwagę na to zdjęcie, które znajduje się po prawej stronie w górnym rogu. Co to jest? To jest przystanek autobusowy. Przy stadionie zrobiono właśnie przystanek autobusowy w formie bramki. I kolejny zespół, Okocimski Klub Sportowy, oczywiście związany z browarem Okoci, mówią na zawodników Piwni czy Piwosze w Brzesku, województwo małopolskie, 440 km od Zambrowa, 14 miejsce w tabeli sezonu 2014-15. Trenerem znany z występów w Wiśle Kraków i trenowaniu, ale raczej jako, jak to się mówi, strażak drużyny Wisły Kraków, Tomasz Kulawik. Stadion 1300 miejsc. Drużyna Puszczy Niepołomice, również województwo małopolskie, 15 miejsce w tabeli drugiej ligi i powinien być spadek, ale znowu szczęście uśmiechnęło się do drużyny Puszczy Niepołomice, bowiem wycofał się zespół floty Świnoujście i dlatego Puszcza będzie grała w drugiej lidze. Trenerem jest Łukasz Gorszkow, stadion ma na 1000 osób. I przechodzimy do województwa teraz podkarpackiego. Siarka Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, ponad 300 km od Zambrowa. Kiedy Olimpia grała w drugiej lidze, przegrała 2 razy z Siarką, 0-1 i 0-3. 12 miejsce w ubiegłym roku w tabeli drugiej ligi. Znany trener, znany z występów jeszcze w latach 70. w Stali Mielec, z Latą Szarmachem, Domarskim. Mam nadzieję, że starszym, a może młodszym również, kibicom te nazwiska coś mówią. Włodzimierz Gąsior, stadion na 3000. Przepraszam, miało być to do Stali Mielec. Grał razem Włodzimierz Gąsior właśnie z tymi zawodnikami w Stali Mielec. I teraz Stal Mielec, również województwo podkarpackie, prawie 400 km od Zambrowa, dwukrotny mistrz Polski w tych najlepszych latach, czyli w latach 70., wicemistrz również w latach 70. Olimpia przegrała u siebie ze Stalą 0-1, wygrała na wyjeździe 3-1. Wtedy, kiedy Olimpia występowała w drugiej lidze, 8 miejsce w tabeli drugiej ligi. Również bardzo znany trener Janusz Białek, od września 2014 roku, wcześniej pracował m.in. z reprezentacją Polski U19. Ładny stadion, 7 tysięcy osób może pomieścić. Stal Stalowa Wola, piłkarska spółka akcyjna. Kolejna drużyna z województwa podkarpackiego, 350 km od Zambrowa. Olimpia, kiedy grała w drugiej lidze, zremisowała ze Stalą 0-0, wygrała u siebie 1-0. 7 miejsce w ubiegłym roku. Stalowa Wola straciła w ubiegłym sezonie, właściwie teraz straciła swojego najlepszego zawodnika, Łukasza Sekulskiego, który zdobył 30 bramek. Wiemy, że Łukasz Sekulski został pozyskany przez Jagiellonię i już
o ile pamiętam, w którymś meczów już zdobył bramkę dla drużyny Jagiellonii. Trenerem Jarosław Wieprzęć od czerwca 2004 roku i stadion ma 7000 miejsc. I teraz przypomnijmy sobie również króciutko, jakie były losy tych pierwszych występów Olimpii Zambrów w drugiej lidze. No niestety ten awans nastąpił w bardzo niekorzystnej sytuacji, wtedy kiedy druga liga miała zostać zreformowana, z dwóch grup miała powstać jedna. No i okazało się, że miało się utrzymać tylko 8 drużyn na 18, w związku z tym 10 drużyn miało spaść. Olimpia zajęła 14 miejsce, w 34 meczach zdobyła 41 punktów. Bramki 42 do 42. Proszę zwrócić uwagę, że 8 punktów zabrakło do utrzymania do tej bezpiecznej pozycji, którą zajęła Wisła Puławy. 11 zwycięstw, 8 remisów, 15 porażek. Zwróćmy uwagę teraz na mecze domowe, ale trudno tu powiedzieć, że były to mecze domowe, bowiem w kilku przypadkach Olimpia musiała zagrać jako gospodarz na boisku przeciwnika. 5 razy Olimpia jako gospodarz w domu, można powiedzieć, zagrała na boisku LKS-u Łomża. W domu 5 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek, bramki 19-23. Lepiej było na wyjazdach, 16 zwycięstw, 5 remisów, 6 porażek. Przepraszam, 6 zwycięstw oczywiście, 6. Pierwszy mecz został rozegrany 27 lipca 2013 roku z Motorem Lublin. Pierwszą bramkę w drugiej lidze strzelił Arkadiusz Ciach, którego już w kadrze Olimpii nie ma. Ostatni mecz 8 czerwca 2014 roku z Limanowią Limanowia padł remis 0-0. Ostatni mecz, w którym Olimpia Zambrów w drugiej lidze strzeliła bramki ze Stalą w Rzeszowie, znowu Stal Rzeszów, 21 maja w 31 kolejce Olimpia wygrała tam 3-0. Dwie bramki strzelił Kamil Zapolnik, jedną strzelił Michał Poduch z karnego. Tak jak mówiłem wcześniej, 5 meczów Olimpia rozegrała jako gospodarz w Łomży. Pierwszy mecz w Zambrowie dopiero w 16 kolejce 9 listopada. Najlepsi strzelcy Olimpii w drugiej lidze. Kamil Zapolnik 13 bramek, Łukasz Grzybowski 8, Michał Hryszko i Michał Poduch po 6. No i teraz zobaczmy, jak padały pierwsze bramki dla Olimpii w drugiej lidze. Zarówno bramka stracona, jak i bramka strzelona. Mecz oczywiście z Motorem Lublin w Lublinie. Pierwsza stracona bramka w drugiej lidze. To są nagrania telewizji Lublin, dlatego dużo czasu poświęcają drużynie z Lublina. Właśnie bramka Arkadiusza Ciacha. Proszę teraz popatrzmy na kolejną bramkę, tym razem już ostatnią bramkę, którą Olimpia zdobyła w drugiej lidze w sezonie 2013-14. Michał Poduch 24 maja 2004 roku w meczu, za dużo już mówię, ze Stalą w Rzeszowie. Sytuacja na polu karnym. No i faulowany, jak widzimy, zawodnik Olimpii, który sam strzela. O właśnie, Michał Poduch. I teraz popatrzmy na reakcję. To będzie coś w stylu CR7, to będzie MP16. O, uwaga! O, właśnie! MP16! Nie wiem.
No i teraz zobaczmy, jak wyglądały sparingi Zambrowskiej Olimpii przed rozpoczęciem tego sezonu. W pierwszym meczu z pierwszoligową Pogonią Olimpia wygrała 1-0. Bramkę zdobył Dominik Lemanek. Potem, o ile pamiętam, chyba z rzutu wolnego, tak? Następnie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, trzecia liga, przegrana 0-1. Potem no porażka 0-5 w Suwałkach z Wigrami. Jedną z bramek dla Wigier strzelił Kamil Zapolnik. Ale no trudno się dziwić, jest zawodnikiem w tej chwili Wigier Suwałki. No i w ostatnią sobotę Olimpia zagrała ze Zniczem Biała Piska, wygrała 5-1. Trzy bramki zdobył Michał Twardowski, po trzeciej bramce zszedł już, robiąc miejsce dla kolejnego zawodnika. Jedną bramkę strzelił Tomasz Poremski i jedną Mariusz Gogol. I tylko tyle sparingów, ale tak naprawdę chyba żadna z drużyn w tym okresie przygotowawczym nie rozegra więcej meczów. No może jeden ten pucharowy, może więcej, może rozegrać. Popatrzmy teraz na skład z pierwszej połowy. Olimpia w pierwszej połowie zagrała w składzie: Kącki, Gogol, Poremski, Piłatowski, Mroczkowski, Hryszko, Pomorski, Lemanek, Kuczawek, Grzybowski i Twardowski. Czy to będzie skład wyjściowy na pierwszy mecz sezonu? Na pewno trener nie odpowie. Zobaczymy. Powiedział: zobaczymy. I teraz zobaczmy. Tak wygląda najnowsze zdjęcie Olimpii, zrobione właśnie w sobotę przed meczem ze Zniczem Biała Piska. No chyba brakuje tylko jednego zawodnika, który w tej chwili znajduje się tutaj, dwóch zawodników, którzy znajdują się tutaj na scenie. No i teraz popatrzmy na terminarz. Olimpia swój pierwszy mecz rozegra symbolicznie 1 sierpnia o godzinie 17. 1 sierpnia o godzinie 17, mam nadzieję, że część osób pamięta, to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak to zostało zaplanowane. Przeciwnikiem będzie ROW Rybnik, potem Olimpia zagra z GKS-em Tychy, drugi mecz u siebie, a potem zwróćmy uwagę na wyjazdy. Już rozpoczną się i mecze oczywiście u siebie. Ostatni mecz 17 kolejki z Wisłą Puławy w Puławach, a potem jeszcze w listopadzie odbędą się awansem dwie kolejki rundy wiosennej i Olimpia pojedzie do Rybnika i GKS-u Tychy. Ostatni mecz 28 listopada o godzinie 19, na pewno przy sztucznym oświetleniu, bo trudno wyobrażać sobie, że pod koniec listopada będzie o tej porze jasno. Oczywiście w imieniu zarządu, w imieniu zawodników, trenerów, sztabu zapraszam na pierwszy mecz sezonu 2015-2016. 1 sierpnia 2015 roku Olimpia Zambrów podejmie o godzinie 17 drużynę ROW-u Rybnik. Proszono mnie, żeby powiedzieć kibicom, jest to również napisane, karnety już można kupować w cenie 90 zł na 9 meczów tych domowych. A więc zapraszamy na mecze u siebie, na wyjazdy. Mam nadzieję, że znowu będzie ktoś, kto będzie na wszystkich meczach Olimpii Zambrów. Jest taki jeden człowiek, a przepraszam, dwóch ludzi, którzy byli na wszystkich meczach Zambrowskiej Olimpii w drugiej lidze, nie patrząc na odległości. Teraz 4000 km więcej. Jeżeli będą chcieli, to oczywiście pojadą. Bardzo teraz proszę prezesa. Proszę prezesa Sławomira Skrzypkowskiego. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na prezentację naszej drużyny, zespołu drugoligowego. Chciałbym serdecznie również przywitać głównych naszych tutaj aktorów, piłkarzy i całą kadrę szkoleniową. Proszę Państwa, klub
osiągnął, myślę, duży sukces, awansując do drugiej ligi. Było tutaj już dużo powiedziane o tym awansie, ale dla nas, no, zdajemy sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie. Duże wyzwanie organizacyjne, no i niestety duże wyzwanie też finansowe. Podliczając budżet, jest to wzrost, można prawie że dwukrotnie. Składają się na to różne koszty. Tutaj już mi pan Grabowski przedstawił, między innymi właśnie te wyjazdy, gdzie tych kilometrów jest dość dużo do przejechania. Proszę Państwa, ja, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i wszystkim osobom, firmom, które naprawdę w jakikolwiek sposób nasz klub wspierają. Przede wszystkim chciałbym podziękować Radzie Miejskiej na czele z panem przewodniczącym Zbyszkiem Korzeniowskim. Szczególnie chciałbym podziękować do pana burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego. Pan burmistrz znany jest z kibicowania i miłośnik sportu, nie tylko piłki nożnej. Trenowania również. Ale naprawdę również, można powiedzieć, że mobilizuje nas do tego, żeby te sukcesy sportowe osiągać. Panie burmistrzu, mogę pana prosić na chwilę? Tutaj mam dla pana od zarządu zdjęcie właśnie tej drużyny, która awansowała do drugiej ligi, i również i proporczyki ze wszystkich meczów. Jakby zawodnicy Olimpii chcieli zobaczyć burmistrza sprzed ilu? 25 lat. Przy wejściu do klubu po prawej stronie jest takie zdjęcie drużyny Olimpii i w takim pięknym kreszowym dresie z lat 90. jest ówczesny trener zambrowski Olimpii, Kazimierz Dąbrowski. Panie burmistrzu, drużyna, która awansowała do drugiej ligi. Goni. Dużo było powiedziane, szanowni państwo. Nie miałem okazji, ale pozwólcie, że chciałem serdecznie pogratulować tego pięknego sukcesu, awansu do drugiej ligi. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest wielkie osiągnięcie i wielka promocja dla naszego miasta, ponieważ, szczerze mówiąc, to klub sportowy Olimpia jest w pierwszych 50 najlepszych klubów sportowych piłkarskich w Polsce. I to jest ten sukces, proszę państwa. Wiele miast by chciało na pewno tu się znaleźć. Druga rzecz, co stanowi promocję, będziecie jeździli po całej Polsce, będziecie grali z klubami, które, jak żeśmy policzyli, połowa z tych klubów prezentowanych przez pana Dariusza grała w pierwszej lidze, a bodajże 3 były mistrzem Polski. Także naprawdę dla nas to jest duże osiągnięcie, duży sukces. Panie trenerze, cała kadro i piłkarze, serdecznie gratuluję w imieniu własnym Rady Miasta i mieszkańców naszego miasta. I cóż, jak wiemy, 1 sierpnia, godzina 17, pierwsze wasze wyzwanie, ale ja jestem pełen optymizmu, ponieważ pan trener wie, jak zespół przygotować, jest trenerem profesjonalnym, zna swój fach, swoje rzemiosło i nie bez przypadku przygotował taki skład ekipy Nowalki w drugiej lidze i liczę na to, a jestem przekonany, że podołacie temu osiągnięciu, ponieważ my wszyscy na to liczymy. Wszystkich mieszkańców Zambrowa zapraszam, żeby przynajmniej tak było jak na ostatnich 2 meczach z Olimpią Elbląg i ze Stalą Rzeszów. Także trzymamy za was kciuki i życzę zarządowi, żeby
Pierwsza liga to chwileczkę. Życzę zarządowi klubu, żeby dalej tak prowadził gospodarkę finansową, organizacyjną i żeby miasto Zambrów, budżet miasta nie tylko on był sponsorem strategicznym klubu sportowego Olimpia, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. No i powoli kończymy tę dzisiejszą drugą w historii Olimpii Zambrów prezentację drugoligowej drużyny. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przybyli, a ze swojej strony szczególnie dziękuję czterem osobom, bez których ta prezentacja dzisiejsza by się nie odbyła. Trzej to pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury w Zambrowie, Mariusz Mostowski, Stanisław Młyński i Paweł Bąkowski. Chylę głowę. To oni tutaj zasiedli za tą konsolą, obsługiwali reflektor. No i również dziękuję Łukaszowi Całko, który robił zdjęcia i troszeczkę tutaj ciął te niektóre filmy. I na koniec, najważniejszy moment tego sezonu. Podsumowanie, można powiedzieć. Bramka Łukasza Grzybowskiego w świetnej jakości HD z tego ostatniego meczu. Łukasz może przyjść tutaj bliżej i sobie popatrzeć, jak pięknie strzelał. Z tej strony lepiej widać zdecydowanie. Popatrzmy. To jeszcze parada Piotra Czaplińskiego. No i teraz te ostatnie chwile. I w ten sposób zakończyliśmy dzisiejszą prezentację drugoligowej drużyny Olimpii Zambrów. W imieniu zarządu zapraszam wszystkich, którzy są i którzy mogą zostać. Tu mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy na tort. Zarząd Olimpii przygotował specjalnie drugoligowy tort. Zapraszamy do kawiarenki tutaj blisko tej sali, w której jesteśmy. Dziękuję bardzo wszystkim.